no chcemy wybrać chłopaków, może niekoniecznie tych najtwardszych, a tych, którzy potrafią grać w piłkę i najlepiej grają w piłkę. To było, najfajniej byłoby wybrać taki zespół. Wiem, że Marek już wyszperał kilka takich perełek na swoich kartkach. Wiem, że Radek też ma kilka swoich typów. Ja też gdzieś tam może skromnie dopiszę jedno, drugie, trzecie nazwisko. Wiadomo, oni myślą o wyniku, żeby awansować, żeby grać. Ja z kolei chcę zobaczyć jakby te akcje indywidualne, akcje drużynowe i przede wszystkim inteligencję piłkarską. Jeżeli w takim turnieju się pokażą, to dlaczego nie mieliby dalej zaistnieć? Według moich informacji Piotrek Zieliński podobno grał już w takim turnieju. Piłkarz z Widzewa bodajże, więc widać, że piłkarze, ci, którzy początki stawiają w tym turnieju, trafiają również do Ekstraklasy, a tak jak Piotrek Zieliński do Serie A później. Także ta kariera, można powiedzieć, przez ten turniej wjedzie również na najwyższy poziom. Fajnie to wszystko wygląda i tak naprawdę można właśnie na moim przykładzie oprzeć coś takiego, że warto brać udział w takich turniejach, w takich programach, które organizuje w tym przypadku firma Nike i według mnie lepiej wyjść z domu i poruszać się, a przez to można się przez przypadek trafić właśnie tak jak w moim przypadku w Ekstraklasie. No i w sumie przegrywając 2-0, to zostały nam 3 minuty do końca. Uważaliśmy, że już nic się nie uda, ale to jest piłka, gra się do końca. No i wiadomo, że każdy chce wygrać. No a nam się akurat to udało. To są amatorzy, to są ludzie, którzy w wolnym czasie uprawiają piłkę nożną, grają z przyjemności, bo po prostu ją kochają. Dlatego w pewnych momentach trudno było wybrać grupę taką 30 osób, z tego oczywiście 15 były bardzo burzliwe dyskusje. Gdzieś tam w głowie to było, że nas obserwują, że trzeba dać sobie wszystko, żeby się jak najlepiej pokazać. Ale tak szczerze mówiąc, nie myślałem, że uda się dostać tutaj, wiedząc, że tylko 2 bramkarzy z 32 drużyn wybiorą. Tak więc naprawdę fenomenalnie, ja naprawdę jestem bardzo zadowolony. Jestem zadowolony, że akurat ludzie, którzy grali kiedyś w piłkę, tak, wiedzą, znają się na piłce, docenili moje umiejętności. Fajne przeżycie na pewno grać z orłem na piersi, tak? Jestem zadowolony. Jest tak zwana druga szansa, późniejszy rozwój zawodnika i się okazuje, że w początkowej fazie nikt na tego zawodnika nie stawia. Zaczyna czasami grać w trzeciej, czwartej, może w rezerwach i co się okazuje, że po pewnym czasie on jest coraz lepszy. Ja im życzę, żeby jeden czy drugi taki zawodnik się znalazł i żeby zaczął grać w naszej Ekstraklasie, tak jak widzimy przykład, może nawet w reprezentacji Polski.